Czy ty czujesz analogię taką trochę do okresu sprzed Euro 2012, bo wtedy też był taki okres, w którym byłeś w formie, byłeś w dobrej dyspozycji, na Euro 2012 nie pojechałeś. Czy rozpamiętujesz jeszcze w swojej głowie gdzieś czasami to, że wtedy się nie udało i teraz za wszelką cenę chcesz udowodnić już nowemu selekcjonerowi, że tobie to miejsce się należy w kadrze na Euro? Nie ma co tu porównywać, to były dwie inne historie, dalekie czasy, także na pewno od czasu Euro 2012 wszystko było oddzielone grubą kreską i gdzieś tam moja historia w reprezentacji zaczęła się na nowo, ale nie rozpamiętuję tego, najważniejsze jest dla mnie to co się dzieje tu i teraz i tyle, także nie rozmyślam o tym, co było w 2012.